W dzisiejszym odcinku przed wami losowy skin Tajemny Płomień Fortnite. Tutaj teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni, a żeby zaliczyć ten challenge, będziemy musieli wygrać grę. Czy nam się uda? Oglądajcie ten film do samego końca. Jeśli pod tym odcinkiem wbijecie ponad 1000 łapek, nagram dla was kolejny odcinek Losowa Mroźna Moc. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie i wbijajcie na moją mapę Red vs Blue. Wyskakuję z busa, sprawdźmy, co mamy. I słuchajcie, wygląda na to, że dostałem Jonesiego, a Jonesy tym razem odpowiada za niebieskie przedmioty. I z racji tego, że Zakrzak nie ma tych styli, to dzisiaj możemy używać tego samego. W sensie to, co mi wybrało, to Zakrzak też musi. Lecimy na posępne przejście. Niebieskie przedmioty wydają się być całkiem spoko, ale jest jedna dziwna rzecz. Stary, tu leci jakaś solówka. Wiesz, co to może znaczyć? Że to jest jakiś chłopie napocony na maksa typ. Na samym początku mamy pompę. Stary, trzymaj się tam. Zaraz go najwyżej dojedziemy w dwójkę. Rafa, sytuacja jest taka, że ja dostałem właśnie niebieski karabin i niebieską pompę, do tego niebieską podkę, widzowie, więc na razie wszystko wygląda w porządku. Tylko mnie właśnie ciekawi ten jeden typek, bo raczej jak ktoś gra solo na duo, to jest chyba mocny. No i wydaje mi się, że solo jest dla niego za proste, to wbił sobie pograć na duo. Ja tutaj chodzę po posebnym przejściu i szukam jakichś skrzynek. Na razie mam tylko i wyłącznie pompę. O, czekajcie, tu coś jest. Ej, chyba ulepszona... No nie, nie wytrzymam. Czy tu jest naprawdę ulepszona skrzynia gdzieś? Wygląda na to, że tak, ale będziemy mieli coś do leczenia. Ej, gdzie ta skrzynia jest? O co chodzi? Czekaj, nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że ten gościu do mnie podchodził, więc ja może przelecę kulką do ciebie. Ja się go naprawdę cykam, stary. On jest na dachu obok, wiesz? Tak jakby. Dobra, ja tutaj otwieram podłogę. Mam nadzieję, że gdzieś ta skrzynia ulepszona będzie. No na razie mamy zielone przedmioty. Chodź na beczki, bo mam beczki. O, jest ulepszona skrzynia. Otwieram ją, zobaczmy, co będziemy mieli. Jetpack oczywiście biorę do przechodzenia. Tego możemy używać, no bo to nie zadaje obrażeń. Tylko gdzie on dokładnie poszedł? Na głowę, boks, stary, zboksowałem go. Wow. Dobra, biało, leży, tylko jest jeszcze jeden. Ja dobijam tego. A ty żyjesz, okej, to jest jeszcze jeden. Myślałem, że zginąłeś, tak szczerze. Tak, ja żyję, ledwo, bo ledwo, ale żyję. Czyli jednak on nie był solo. Ja się szybko leczę podkami, drugi tu chodzi. Od góry 28 dostał. Bardzo ładnie, mogę wylecieć kulką w sumie do góry. Tak, zrobię to, wylecę kulką. Gdzie on jest? Walę mu pompę, 23, 50. Dobra, on podchodzi cię i leży. Dobra, mamy to, widzowie. Sami nie mieli nic niebieskiego, a szkoda. Podleczmy się teraz tutaj na maksa i lecimy po kolejnych gości. Mi ta pompa w sumie dzisiaj może wystarczy, bo tak patrzę na tą ziemię, w sensie w skrzynkach nic nie ma, więc chyba pompa będzie jedyną bronią, jakiej będziemy mogli używać, w sensie ja. Widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę, to trafię coś dla Rafy. Niebieski rewolwer, uwaga, 3, 2, 1... No, blisko. W sensie, no nie tak blisko. No nie, no nie było w ogóle blisko. Ej, tutaj są jeszcze skrzynie Avengersów. Ja o tym nie wiedziałem. Zobaczmy, co... Aha, zobaczmy, co mamy w środku. I w sumie to nie pomyślałbym, że coś wyleci. Mam niebieskie SMG-ki, jest jeszcze skrzynka. Przydałby się niebieski AUK. To by było spoko. Ja jeszcze tutaj idę na górę, bo mam nadzieję, że coś dostaniemy, widzowie. Ja, tak jak mówię, liczę na rewolwer Monarchy, jak to się mówi. Chociaż nikt tak na niego nie mówi, ale tak się nazywa. No, a miejmy nadzieję, że dla Rafy znajdziemy właśnie jakiegoś AUKa. Ja mam tutaj samochód, możemy wsiadać do tego samochodu i możemy pokusić się o medalion, stary. Ja bym tutaj przynajmniej postarał się go zdobyć, bo jeśli wyeliminujemy tych gości, to już raczej mamy wina w kieszeni. Stary, ja już do ciebie wchodzę. Jest jeden problem, macy. Ja mam 130 maców, ale powiedzmy, że wystarczy na Rafta. I co ciekawe, ten medalion już jest zdobyty, więc skampmy się i wyeliminujmy jakoś tych gości. Właśnie, ja tak tutaj jeszcze otwieram. Ej, małe podki wleciały, więc Zakrzak sobie może zabrać. Wsiadaj do samochodu, stary, i... lecimy na Rafta. No, nie wziąłeś potek, ale to nic. Lećmy, pewnie masz 6. Tak, nawet 8, więc stwierdziłem, że nie ma co. Oni się dalej tam klepią, z tego co słyszę, więc możemy jakoś wbić. Ej, to ja ich rozjeżdżam. Co ty na to? Rozjeżdżać ich, czy nie? Możesz próbować, ja go biję. Biało, 40! Stary, 40 biało, 40 biało. Ej, kolejny też ma biało, więc w sumie to może nie być głupie, żeby tutaj sobie... Leży! Okej, okay, u mnie też leży. Także słuchajcie, mamy medalion. W sumie nie myślałem, że to się uda, tak szczerze. Nie myślę. Ha, bo ja nie. Co ja w ogóle? Ja podmieniam bronię, żeby sobie zabrać mityczne przedmioty. Okej. Okay. Ja przez chwilę chciałem zabrać ten pistolet, ale na szczęście się powstrzymałem. Tu masz niebieski SMG, gdybyś potrzebował. Może akurat ci się przyda. Ej, stary, ale zobacz, jakie tu fajne itemy leżą, a my ich zabrać nie możemy. To jest trochę przykre. No właśnie, to jest najgorsze w tym wszystkim, że zabrać tego się nie da. Ja tutaj lecę zobaczyć, bo goście tutaj są, musimy uważać. Okej, okay, zeskakuje na niego, ma bije.
zabijało. Dobra, leży, jest jeszcze jeden nade mną. Stary, zajmij się nim. Stary, lecę, masz go przy sobie. Pompa leży, do widzenia. Idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Pozbierajmy sobie tutaj rzeczy po nich, jakieś przy... O właśnie, jakieś tutaj może leczenie, coś takiego. I musimy pamiętać o medalu, że mamy medal, musimy się nim wymieniać, żeby podświetlać gości. Dokładnie tak, ja jeszcze sobie tutaj zabiorę IEM-ę i proponuję wziąć bota z kartą. Widzowie, będziemy trochę jak Peter Bot na finałach tego FNCS-ów, bo on latał na rafta, miał medal, miał tutaj kartę. No Rafał, my jesteśmy dzisiaj Peter Botem. Właśnie ja tutaj kasuję, już w sumie kartę mam, więc zabieram ją, wkładam do anteny i dobrze by było, żebyśmy mieli jakiś samochód. Właśnie z tego co widzę, to nie widzę tu auta, więc jest trochę lipa, ale w sumie nie jest jakoś daleko do zona, więc nawet na nogach powinniśmy dojść. Ja tutaj mam jeszcze apteczkę po tym bocie, zabieram sobie, zjem ją, biorę Fiza i lecimy. Jak widzicie, przeskanowało teren, ale nikogo nie pokazało. Jesteśmy tutaj totalnie sami, fajnie byłoby, o, dostać na przykład klepo jagodę elegancko, zjedzmy ją sobie i lećmy do zona. Wydaje mi się, że ktoś tutaj może być właśnie na mongralu, więc możemy tam sprawdzić, czy ktoś tam jest. I ja proponuję zebrać w tym meczu 3 medaliony, jeszcze to by było w takim... Właśnie, jakby challenge zaliczać tylko wtedy, kiedy mamy wszystkie medale, to by było jeszcze trudniejsze. Zostawcie łapkę w górę, jakbyście chcieli taką wersję. Widzowie, to byśmy chyba pół życia spędzili przed komputerem, tak mi się wydaje, że mogłoby być ciężko. Ale mamy auto i co ty byś powiedział, jakbyśmy weszli do tego auta i po prostu dojeżdżali? No ja na to jak na lato, słuchajcie, zabieramy tutaj trochę Fiza i lećmy po kolejnych, no bo... O, zebrali nam medalion. W takim razie weźmiemy go od gości, a nie od bossa. Proste, no proste. Ja zabiorę sobie tutaj jeszcze jedną rzecz, czyli jednego kaktusa, bo nie mamy full i lecimy chyba na medal, tak mi się wydaje, że no jak widać tam gości, no to lećmy na nich. Widzowie, zmierzamy do gości. Ja podejrzewam, że oni pójdą na bunkier, więc gdyby tak do niego weszli... Co jest? Właśnie, ja mam gościa, powalony już jest. Pompę jej daje, biało, boksik leży. Dobra, dobranoc. Ja wam mówię, jak jest medalion z rafta, jeszcze są goście z rafta wyeliminowani, to raczej winek jest w kieszeni, no ale jeszcze się przekonamy, bo jedni mocni mogą być na, właśnie na dziedzińcu teraz, więc lećmy na dziedziniec, zaskoczmy ich i wyeliminujmy. O, ja myślę, że to może być naprawdę mocna bitka. Stary, proponuję... A dobra, no nieważne, przejechaliśmy bunkier, mogliśmy sobie wyrzucić medal, ale może lepiej skupmy się na tych gościach z dziedzińca, a potem się pobawimy. Ja muszę zobaczyć znowu, czy mam wszystko przeładowane i wygląda na to, że nie mam, więc w razie czego... Ej, a jeszcze ciebie bym podleczył, chodź. Dobra, uleczmy się, wytrzymaj medalion, zeskanuj teren, zobacz, czy kogoś tu przypadkiem nie ma. No czysto, jeszcze nikogo nie zeskanowaliśmy dzisiaj. Ej, wjeżdżam na nich bezpośrednio, on... Ty, tu jest, tu jest, tu jest. Jema dostał, dostał chyba Jemem, ale nie jestem pewien. Ta, dostał, dostał i dostał też ode mnie. Ja wjeżdżam, jadę po niego dalej, nie? Aha, on ma pazury. Stary, 165 dałem temu ziomkowi. Będzie leżeć? Leży, zaskoczony. Aha, bo ty jesteś tam. Ja się tak zastanawiam, do kogo on strzelał, nie? Ta, jestem tutaj, 60 na biało, bomba. Ej, te pompy są nienorm... No, stary, jadę mu znowu pompę za jakieś 15, kumasz, na biało. No, ale widzowie, zgarniamy drugi medal i może pomysł Rafy z zaliczeniem challenge'u przy 3 medalach dzisiaj spełnimy. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten ziomek tutaj ma pistolet Monarchy, w sensie mityczny, i ja go też zabrać nie mogę. W sumie fajnie dzisiaj to wygląda, bo mamy od razu bronię, mamy wszystko, ale jedyne co bym wymienił, to właśnie auga. Aha, nie ma akurat, jest fioletowy i zielony. Zawsze tu jest niebieskie, ale tym razem... Chociaż nie, może wcale tak nie jest. Ja muszę ci, Rafa, powiedzieć, że jak zobaczyłem mityczne rękawiczki Duma, no to też mi się trochę przykro zrobiło, że nie mogę ich zabrać, no ale widzowie, trudno. Challenge to challenge, tak? To jest wyzwanie. 12 osób do końca meczu. Stary, dojeżdżamy. Lecimy z tematem. Tylko ja znowu nie mam potki. Słuchajcie, pojawiła się wyspa, więc kolejny challenge to weźmy wyspę, weźmy flagę, a w sumie to lećmy po medalion, bo ty pewnie za czego tym właśnie powiedziałeś. Można powiedzieć, że coś w tym stylu powiedziałem. Ej, w ogóle ta wyspa jest z tydzień w grze, ja jeszcze nie miałem wyspy Duma, widzowie. To jest przykre. Typek na dachu. To się na dachu. Na moście 39, wychodzę. Pompuję go, 38 i będzie leżał, mamy to. Kolejni goście do nas jadą, więc uwaga, ja sobie oczywiście muszę przeładować. Dawaj, bo oni chcą nas dojechać. Jakby coś, to jest ten medal, nie wiem czy wiesz. Tak, widzę, widzę, widzę. Boty do nich strzelają, co ciekawe. 27 dostał gościu. Ej, to ty odjechałeś Teslą? Nie, prawdopodobnie ten gościu po prostu nie kupił sobie Tesli i chciał naszą. W sensie nawet nie naszą. On wycofuje, wiesz, on wycofuje. W dwójkę są, przebija mi oponę, ale tą oponę nie jest tak łatwo przebić. Właśnie teraz chyba trzeba 4 strzały w oponę, czy 3, żeby przebić. No uleczyli się, chłopaki się nas, widzowie, boją. No to widać, że się boją. Najlepsze jest to, że my ich dalej prawie widzimy. Dawaj zakrzak do mnie. Aha, dobra, okej, zniszczmy to i jedziemy. Słuchajcie, ci goście biją się przed nami, więc wlatujemy na 3.
trzeciego, albo oni w sumie to chcieli przed chwilą zrobić. Jadą na dwa samochody. Dawaj, dawaj, rozwalamy jedno auto i mamy free fraga, stary, bo oni się rozdzielili, to jest mega głupota. To auto ma jakieś 300 HP. Łocie, co oni robią, stary? Ej, a jakby tego drugiego? Dawaj tego drugiego, temu odpuśćmy, on uciekł. Aha, no nie, widzicie, no ja tą Teslę widzę, je zwróciłem, bo właśnie tak to wygląda. Dawaj, ładujemy go. Oni się rozdzielili, więc jakby, no to nie była dobra decyzja chłopaków, ty, ale tu są kolejni. A, właśnie wjeżdżą. O, choinka, no to, no właśnie, ty, gościu jest pod... Wow. Mega napocony typek, mega napocony typek. Coś ty, patrz jak go tutaj składamy. Dobra, widzowie, skanujemy. Gdzie on jest? Okej, no i mamy go. Dostał dwa razy. Kolego, moja ściana, pompa. Uuu, ale weszło soczyście. Dobra, wygląda to naprawdę dobrze. Ja sobie podmieniam pompę, bo ja tej nowej pompy to tak nie za bardzo za nią przepadam. Dajcie znaka, co wy myślicie o tej pompie. Jadą na nas goście, prawdopodobnie teraz już w dwójkę. Wykasujmy im ten samochód, co? Pana, to co oni robią? 22, wysadźmy. Aha, okej, nie wnikam. Dobra, prawdopodobnie to będziemy musieli chyba stąd odjechać. Czy uwaga, żeby nas tutaj nie obili. Siadam do BM-ki, do której się... O, już się da. Jak coś, ja mu wysadziłem auto i dostał 75. Ty, oni odjeżdżają? No co oni robią, ty? Oni przecież tutaj mieli taką dobrą okazję na nas. Białoboje, stary. Oboje do... O, ale pajak... Jaka panika gaming, stary, z ich strony. Oni są mega obici, mega, mega obici. Możesz wsiąść do samochodu, ja cię tam podwiozę, stary, po te fragi. Dawaj do mnie do... Pa co robię, pa co robię, lecę kulką, pompa, biało, pyk, w boksie, zero ma. Dobra, stówę dostał. Leży jeden, leży, leży, leży. I leży drugi, słuchajcie, mamy to. Mamy trzeci medalion, challenge, można powiedzieć, że jest już zaliczony. Ej, 15 killi, naprawdę świetny mecz z naszej strony. I teraz pytanie, gdzie są ostatnie chłopy? Zazwyczaj jest tak, że jak wyeliminujecie tych wszystkich napoconych ludzi, to ostatni kampią. Na przykład siedzą sobie w krzaku, pod mostem, w budynku. Ciekawy jestem, gdzie tym razem będą siedzieli. Wydaje mi się, że jak będą, to właśnie gdzieś na dumie. W takim razie zmierzajmy tam i... No i do zobaczenia, jak ich znajdziemy. Ja tak się właśnie zastanawiam, po co ja tą flagę podnoszę, bo i tak z niej nic nie będę mógł wziąć. Jeśli chodzi o rzeczy, tutaj jakieś leczenie, no to mamy wszystko, 15 metal walli, więc wydaje mi się, że do tego dokładamy jeszcze skybase'a metalowego z tej góry. Ja również mam 15 metal walli, więc tak zrobimy. Skakujemy na jumppada, otwieramy lotnię i lecimy za krzakiem. Ja aktualnie skanuję teren i stare moje skany oczne nic nie dają. To jest za duża strefa jak na dwie osoby do szukania, to jest jak igła w stogu siana jakaś, poważnie. Mnie to mega zastanawia. Gdzie mogą być te ziomki? Mogą być na przykład w kominie, w tych lukach dochowanego, albo gdzieś przy jumpadzie u zakrzaka. Być może czekają właśnie na niego. Ciekawostka jest taka, że jak graliśmy raz turniej, to ja zginąłem z tej górki. Widzowie, to jest chyba jedyna górka, z której możecie zginąć w Fortnite aktualnie. Po niej się nie da slajdować, no właśnie. Okej, ja już zaczynam tutaj metalowy skybase. Nie wiem, czy tych metal walli nam wystarczy, ale no niech będzie. Patrz to, wlatuje, dzień dobry. Myślę, że jak najbardziej nam starczy, proszę bardzo. No, robimy dwa w jednym, skybase i odcinek z losowego skina. A ja mam pytanie do ciebie, czy ty masz jak zejść w razie czego? Mam kulkę, więc... Ej, gubi się w burzy? Okej. Okay. Więc wygląda na to, że być może to były jedynki. Tak, teraz są dwa teamy. Ej, może to były jedynki, a nie... O, win na skybase w dodatku, no niesamowite.